Statki starzeją się szybciej niż ludzie. Parowiec Sołdek liczy już sobie 23 lata i niedługo zakończy morską służbę. Ale choć w naszej flocie coraz więcej nowoczesnych motorowców, choć coraz większe i piękniejsze statki opuszczają pochylnie naszych stoczni, właśnie ten jest i pozostanie szczególnie drogi stoczniowcom i marynarzom. Parowiec Sołdek zajmuje bowiem wyjątkową pozycję w morskich dziejach naszego kraju i o nim to właśnie oraz ludziach z nim związanych będzie ta opowieść. Sołdek jest pierwszym statkiem pełnomorskim zbudowanym w polskiej stoczni. Jako pierwszy w naszej flocie odbył już ponad 1000 rejsów. Nie zawsze były one tak spokojne jak ten kolejny, odbywany jak zwykle na węglowym moście łączącym Szczecin z portami Danii. Od wielu lat stary parowiec eksploatowany jest przez swego armatora polską żeglugę morską głównie na tej właśnie trasie. W ciągu swej 23-letniej służby Sołdek przewiózł już prawie 2,5 miliona ton polskiego węgla, a do kraju setki tysięcy ton rudy. Ten niewielki parowiec o archaicznej już sylwetce nie wychodził nigdy na dalekie oceaniczne trasy. Pędził swój morski żywot na szlakach bliskich i średnich, Europa Zachodnia, Skandynawia. Nie ma prawie portu, do którego by w tych rejonach nie zawijał. Były to przeważnie porty małe, takie właśnie jak ten, do którego i tym razem pracowicie zmierza. Jest to port Randers, położony na wschodnim wybrzeżu wyspy Jutlandii w odległości około 130 mil morskich od Kopenhagi. Trasa wiodąca z Redy do tego portu, piątego co do wielkości w Danii, jest wyjątkowo płytka i wąska. Niewiele takich szlaków żeglugowych, gdzie, jak właśnie tu, pilot wprowadzający statek sam staje przy sterze. Stary rudowęglowiec bywał już w Randers nieraz. Tamtejsza elektrownia jest stałym odbiorcą miału węglowego dowożonego z Polski. Tak. Dziubrówa, koniec manewrów. Port Randers dzieli od Szczecina około 312 mil morskich. Dla wysłużonych maszyn Sołdka to 36 do 40 godzin rejsu. Dobiegły właśnie końca. Postój będzie jak zwykle krótki, zaledwie kilkunastogodzinny. Głównie takie właśnie porty jak Randers, Aarhus, Storavika, Oxelösund i dziesiątki innych w Danii, Szwecji, Finlandii czy Norwegii wyznaczały trasy morskiej służby tego rudowęglowca. Dźwigi szybko opróżniają ładownię. Statek znów opuszcza nabrzeże, by znanym od lat szlakiem rozpocząć powrotny rejs do Szczecina po kolejny ładunek węgla. Tym razem może dla Kopenhagi lub znów dla Randers. I tak na okrągło, jak tramwaj, mawia załoga morskiego weterana. Pilot prowadzi statek trudnym szlakiem wiodącym środkiem rzeki Gudna, najdłuższej Danii, liczącej 185 kilometrów. Do kraju zawsze z górki, twierdzą marynarze. Ale oby i tym razem sprzyjający kierunek wiatru przyszedł w sukurs utrudzonym maszynom starego parowca. Jest on dobrze znany szczecińskim marynarzom. Przez jego pokład, maszynę przewinęli się w ciągu 23 lat przedstawiciele kilku pokoleń pracowników morza. Różne były okoliczności, w których zetknęli się z nim po raz pierwszy. Różne są też refleksje na temat służby pełnionej na tym niezwykłym statku, w którego maszynowni nie brak archaicznych zajęć nieznanych już na nowoczesnych jednostkach. Stępka pod Sołdek była kładziona w 1948 roku, a ja również w 1948 roku rozpocząłem naukę w Szkole Jungów. W 1969 roku, jesienią, byłem wtedy pierwszym oficerem na Dolnym Śląsku. Staliśmy na redzie w Świnoujściu, czekając na wprowadzenie do portu. Pogoda była paskudna,
I w pewnym momencie radio nasz odebrał sygnał SOS właśnie z Sołtka. Sołtek był w tym czasie na wysokości Arkony. Nabierał wody do maszynowni, ponieważ nie wiadomo było, czym to się jeszcze skończy. Woda cały czas się wdzierała w dalszym ciągu do maszynowni, więc nadali sygnał SOS. I wtedy podnieśliśmy kotwicę i popłynęliśmy w stronę Sołtka, po prostu po to, żeby mu spróbować mu pomóc. W tym czasie nie przypuszczałem, że już wkrótce zostanę kapitanem Sołtka. Tak się złożyło, że odbyłem na tym statku tysięczny rejs. Moje wspomnienia ze statkiem wiążą się z rokiem 1953, kiedy to po raz pierwszy zetknąłem się z tym statkiem. No, pamiętny to okres dla mnie z tego powodu, że musiałem przełożyć ślub o miesiąc czasu. No i dzięki Sołtkowi, jak gdybym miesiąc dłużej był na wolności, w cudzysłowie naturalnie. No, teraz zetknąłem się z tym statkiem po raz drugi. A jaki to okres czasu, to może świadczyć o tym to, że synowie w przyszłym roku zdają maturę, wówczas ich jeszcze nie było na świecie. Sołtka darzę dużym sentymentem, dlatego że pierwsze kroki stawiałem na takim samym parowcu, tylko w większym, to był Opole. Kroki pierwsze stawiałem w 1947 roku. Pływałem na różnych statkach, na motorowcach, daleką żeglugę i tu krótką, prawda, ale Sołtka dlatego darzę sentymentem, że najwięcej przypomina mi właśnie pierwsze kroki, które zacząłem stawiać na parowcu. I chciałbym, żeby jeszcze długo popływał. Praca smarownika na tym statku jest dosyć ciekawa. Trzeba tu nieraz rękawów zakasać, żeby podołać, bo wiadomo, statek stary, maszyna też. Trzeba dużo, prawda, i remontować, dużo pracy wkładać, żeby statek był w ciągłej gotowości eksploatacyjnej. Ale radę sobie daję, bo w mojej karierze morskiej dużo pływałem na parowcach. Myślę, że chwilą, kiedy te statki parowe pójdą już do kasacji, że ja swoją służbę na morzu też zakończę. Trudno żądać od maszyny, która już przepracowała 23 lata, żeby była taka sama jak na początku. Niektóre części tej maszyny są już wypracowane, a tym samym nie możemy przeciążać za bardzo maszyny. Kończę szkołę morską. Przygotowywali nas na to, że będziemy pływać na motorowcach. I człowiek z tym nastawieniem po prostu szedł do pracy. Z chwilą, kiedy mnie zamontowali po raz pierwszy na parowca, to się broniłem rękami, nogami, żeby po prostu nie dostać się na ten statek, bo mi się wydawało, że to jest już przeżytek, że ja sobie tu nie dam rady. Wejście na parowiec to tak jakby no, człowiek się cofnął w czasie. Z chwilą, kiedy po prostu zszedłem po raz pierwszy na dół, mnóstwo takich rur, gorąco, ciemno. Być może dobrze się złożyło, że szkołę morską czynimy właśnie w 1967 roku i miałem możliwość trafić na właściwie na ostatnie statki parowe, opalane węglem, zbudowane u nas w Polsce, które być może dla przyszłych absolwentów będą już tylko znane z podręczników, z jakichś opisów, ze wspomnień ludzi starszych. Zawód palacza jest bardzo ciężki. Tutaj przy temperaturze dochodzącej do 70 stopni palacz, który musi sypać na dobę około 4-5 ton węgla, wysypywać popiół, do tego wyrzucać go. To wszystko razem jest tak ciężka praca, że palacz, który wychodzi do góry, właściwie jest tak zmęczony, że w ogóle nie chce mu się nawet jeść, tylko idzie od razu odpoczywać. Statki, które w tej chwili jeszcze są opalane węglem, jest tylko 5, względnie 6. I kariera palacza na statkach właściwie już można powiedzieć, że za 3-4 lata się skończy całkowicie. I wszyscy muszą się jednak przekwalifikować na motorzystów czy młodszych motorzystów.
Kabiny na starym parowcu malutkie, a już u ochmistrza szczególnie ciasno. Segregatory, formularze, zestawienia, całe bogactwo statkowej sprawozdawczości rozpiera się i tu nie bacząc na skromny metraż. Sanktuarium kuchmistrza równie archaiczne jak cała jednostka, ale posiłki smaczne i starannie przyrządzone. Ten młody steward jest prawie rówieśnikiem parowca jubilata. Urodził się w Szczecinie, miał rok, kiedy w mieście tym odbyła się uroczystość podniesienia bandery na rudowęglowcu Sołdek. Sołdek, Sołdek, kapitan przy aparacie. Jak nie słychać, słucham. Powtarzam jeszcze raz. Główki falochronu Świnoujście, godzina 20. Zrozumiałem, że następny rejs do Flensburga. Do Flensburga, a po Flensburgu prawdopodobnie Kopenhaga. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w porcie. Dniem narodzin tego pierwszego statku pełnomorskiego zbudowanego przez polskich stoczniowców był 6 listopada 1948 roku. Jak potwierdza to stalowa metryka, parowiec Sołdek jest dziełem stoczniowców gdańskich. To właśnie tu, w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina, 24 lata temu położono stępkę pod ten statek, który stał się symbolem narodzin nowoczesnego polskiego przemysłu okrętowego. Wytwórnia, która była kolebką statku jubilata, to dziś olbrzymi, tętniący życiem zakład przemysłowy, budujący dla kraju i na eksport coraz nowocześniejsze i piękniejsze statki. Ale pierwszym ogniwem tej imponującej kolekcji kilkuset statków, które w ciągu minionych 23 lat opuściły nabrzeża Stoczni Gdańskiej, jest właśnie rudowęglowiec Sołdek. Tę uroczystość zachował w pamięci każdy weteran Stoczni Gdańskiej. Na przekór tradycjom nadali swemu pierworodnemu imię żyjącego człowieka, jednego z najlepszych spośród siebie, stoczniowca trasera, przodownika pracy Stanisława Sołdka. Ślubuję na honor polskiego robotnika postępowaniem swym nie przynieść ujmy nazwisku, które stało się nazwą pierwszego pełnomorskiego statku zbudowanego w polskiej stoczni. Zawsze wzorowo wypełniać obowiązki, rozwijać kwalifikacje zawodowe. Oto fragment jego ślubowania. To trzymał go. Traser Stanisław Sołdek, a po latach magister inżynier, absolwent Wydziału Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej, chciał i był do ostatnich chwil swego pracowitego życia wzorowym reprezentantem stoczniowego środowiska, godnym statku zajmującego szczególną pozycję w morskich dziejach naszego kraju. Warto też utrwalić wspomnienia nielicznych choćby spośród tych, którzy razem z nim statek ten budowali. Z Sołdkiem wiąże mnie tyle, że rozpoczynałem pracę na traserni w takim samym charakterze, jak i Sołdek. Była między nami mała różnica w zakresie wykonywania prac, mianowicie, że ja robiłem na drugiej traserni. W tym okresie na stoczni było dwie traserni. Następna praca moja odbywała się przy budowie już bezpośrednio na hali, przy trasowaniu, obróbce elementów na kadłub. Gdybyśmy chcieli porównywać to, co robiliśmy w ten czas i jak robiliśmy w danym okresie, to praktycznie jest nieporównywalne. Cały statek pierwszy, który był zbudowany na naszej stoczni, SS Sołdek, był budowany według starej metody, według starego systemu, mianowicie z pojedynczych blach i cały był budowany. Park maszynowy, jaki mieliśmy do obróbki, to ręczny palnik i zwykły młot kowalski. Pierwsze rudowęglowce były budowane na podstawie dokumentacji francuskiej. Nieraz dochodziło do śmiesznych rzeczy. Różnie zostały i były odczytywane na przykład nazwy poszczególnych elementów. W okresie prac traserskich przy pierwszym statku nie zawsze wszystko nam się udawało. No wiadomo, uczyliśmy się. Nie umieliśmy wszystkiego zrobić. Tych, którzy coś wiedzieli, tych, którzy trochę umieli, było bardzo mało, ale każda blacha rozwinięta, każdy wykonany element
który pasował później przy budowie statku, naprawdę sprawiał nam bardzo wiele satysfakcji. Więc na tej pochylni zaczęliśmy pierwszy rudowęglowiec w naszej historii. Polski Ludowy budować to był dzień 3 kwietnia 1948 roku. No wtedy, jak widzimy tu, jest kilka ludzi, co tu zostali, jeszcze na naszym wydziale montażu kadłubów i mieliśmy wtedy do dyspozycji tylko jeden, jedyny dźwig. No, wstępnie położył tu właśnie ten kolega, już niedługo idzie na emeryturę. Najciekawsze było dla nas, jak ten statek zejdzie z pochylni. Gdy przyszedł moment wodowania, to żeśmy się wszyscy zbierali tutaj na tej pochylni właśnie i każdy z zaciekawieniem obserwował, jak on drgnie ten statek, jak to sprawnie, czy niesprawnie pójdzie nam to wodowanie. Tutaj kolega, dowódca Cieśli, kolega Kowalewski Felix, miał brygadę ciesielską i tę podbudowę robił pod ten statek. Więc cała nadzieja była w jego pracy. No ja nie tylko podbudowę robiłem do wodowania, no robiłem stępkę, która nie tak wyglądała, jak w tej chwili wygląda. Bo żeśmy z kawałków drzewa składali, robiliśmy ją cały tydzień. A prawda. Teraz w tej chwili robimy ją dwa dni. Ponieważ mamy nie drzewo, a mamy już metalowe stępki, które dźwigiem kładziemy. A pewnie, bo można w tego dźwigu trudno było dostać, nie? A gdy chodzi o wodowanie... Był jeden, tak, no i trudno go było dostać. Trzeba wszystko ręcznie, tak? Następna sprawa, gdy chodzi o wodowanie, no każdy z nas był pierwszy, który to robił i nie był pewny, czy to będzie dobrze. Pierwszy raz widział. No, pierwszy raz to widział i pierwszy raz to robił i każdy robił z drżeniem, bo to czy się uda, albo nie uda, bo to takie wodowanie to jest, inaczej można mówić, u nas poród. Czy się albo uda, albo nie uda. No i na szczęście nam się to wszystko udało. No jeśli chodzi o moją pracę przy budowie czołtka, to w tym czasie akurat nitowałem, bo to wiadomo, konstrukcja była nitowana. Praca była bardzo pracochłonna, uciążliwa. Wszystko, cała konstrukcja była nitowana, począwszy od wręgów na poszyciach do blach, pasy blach, nawet i węzłówki i te nity do poszycia zewnętrznego i wewnętrznego. No tu mamy wiele kolegów, którzy nitowali statek razem ze mną. Wtedy była duża grupa niterów, bo to właściwie to cała konstrukcja wymagała nitowania. No dzisiaj jeśli chodzi o te statki, które obecnie budujemy, to całkowicie mamy inną technologię, inną konstrukcję. Buduje się wielkie bloki na ośrodkach kadłubowych, które ważą niekiedy do 40 ton. To dopiero w całości jest montowane na pochylni. No ja obecnie przekwalifikowałem się z nitera na montera kadłubowego, dlatego że moja praca się skończyła. Jedni są tutaj między nami, jednych już nie ma, ale natomiast pracują ich synowie tutaj. Takie są, jak których znam, oczywiście pracował, który pierwszym moim był, panie, co się zetknąłem tutaj na statku, to był Jan Lica. Nie? I dzisiaj pracuje jego syn już, a ojciec nie żyje. To była poważna praca dla niego i był dobrym fachowcem, a dzisiaj jego syn pracuje tu tak samo, jest bardzo dobrym fachowcem, który on już kończył szkołę. Tak samo, oczywiście, ja jeszcze żyję, ale już mój syn też już pracuje tutaj na stoczni, skończył technikum, prawda, ten już pracuje na stoczni. Tak wielu innych, prawda, tutaj są, na tym, którzy już synowie pracują, na przykład tutaj tu Szczęsny, tu już tego synowie już chodzą, a tutaj panie Rykowski, to już panie, to już starsze, a już synowie pracują już jako ludzie wykształceni w tym kierunku kadłubowym, znaczy budowy statku, nie? A myśmy, jak to mówimy, byli surowi, prawda, z wiosek, panie tak dalej, przyjeżdżali i uczyliśmy się właśnie tego zawodu stoczniowego. Nie mieliśmy w ogóle żadnego doświadczenia. Myśmy się po prostu uczyli na tym statku i dlatego ten statek pamiętamy. No, po statku Sołtku, który był tu budowany, budowaliśmy jeszcze inne statki tego samego typu. Później przyszły z kolei drobnicowce, lewanty, 10-tysięczniki, trawlery. Obecnie budujemy statki dla Brazylii, dla Kolumbii, dla Związku Radzieckiego.
hali montażu silników inżynier Ignacy Sienicki. On właśnie nadzorował przed laty budowę silnika dla pierwszego polskiego rudowęglowca. Jako przedstawiciel stoczni uczestniczył też w pierwszym rejsie. Same urządzenia, mechanizmy były budowane przez przemysł krajowy, który nigdy przedtem takich maszyn ani urządzeń nie produkował. W związku z tym było dużo drobnych uszkodzeń, które trzeba było naprawiać i prawdę mówiąc, to podczas tego rejsu, który przebiegał ze Szczecina do Kandawy, to nawet nie było wiele czasu na to, żeby na sen, bo bardzo często trzeba było pracować i w nocy, w ciągu dnia usuwać sterki, które wynikały w instalacji maszynowej statku. No, moc maszyny parowej na stołku wynosiła 1200 koni. W tej chwili my się znajdujemy w hali montażowej silników okrętowych na Stoczni Gdańskiej, która buduje silniki według licencji firmy Burmeister & Wain. Sześciocylindrowy silnik, który znajduje się obok, posiada łączną moc 7200 koni mechanicznych, a siedmiocylindrowy posiada 8400 koni. Stąd można ocenić, jaki postęp w ciągu tych 20 kilku lat zrobiła Stocznia Gdańska w dziedzinie budowy silników okrętowych. Pierwszy dowódca parowca Sołdek, kapitan żeglugi wielkiej Zbigniew Rybiański. Dowodził on statkiem w dziewiczym rejsie rozpoczętym ze Szczecina w dniu 25 października 1949 roku. Kapitan Rybiański jest dzisiaj głównym nawigatorem w polskich liniach oceanicznych. No więc, wracając do Sołdka, mogę tylko powiedzieć, że dostałem się na niego raczej przypadkowo. Nie pamiętam już, kiedy dokładnie na ten statek poszedłem, ale wiem, że byłem przez miesiąc w nadzorze budowy tego statku. Duży był zapał obsady stoczni. Był również duży zapał tych ludzi, którzy z ramienia armatora nadzorowali ten statek. Szczególnie mogę wspomnieć pierwszego mechanika Kazimierza Świerczewskiego oraz pierwszego oficera, a obecnego kapitana Jana Kunickiego. Jeśli chodzi o pierwszy rejs, no to tyle tylko sobie przypominam, że statek załadował węgiel na nabrzeżu Gliwickim w Szczecinie i udał się na wały Chrobrego w celu podniesienia bandery. I pamiętam, że w tym samym dniu udaliśmy się w rejs. W sumie rejs z tą ilością jakieś ponad 2000 ton węgla do Gandawy przebiegł zupełnie dobrze. W Gandawie agent przyjął nas dosyć uroczyście. No i można powiedzieć, że za wyjątkiem pewnych przypadków, no nazwijmy chorób wieku niemowlęcego tego statku, szczęśliwie wróciliśmy do Szczecina. Należy powiedzieć, że statek spisywał się w morzu bardzo dobrze, trzymał się w morzu dobrze i to tak pod ładunkiem, jak i pod balastem. Kolejna pamiętna data w życiorysie morskiego weterana. 30 kwietnia 1972 roku. Tego dnia, jak niegdyś przed laty, zacumował on znów z uroczystej okazji przy wałach Chrobrego. Miał właśnie za sobą jako pierwszy w naszej flocie 1000 rejsów. Podobny jubileusz obchodził wówczas bliźniak Sołdka, rudowęglowiec Jedność Robotnicza. Towarzyszu sekretarzu, melduje odbycie przez SS Sołdek pierwszego w historii polskiej marynarki handlowej tysięcznego rejsu. Dziękuję. Gratuluję wyczynu. Uczestniczymy w uroczystości
która ma charakter symboliczny, charakter niesłychanie wymowny. Odbyły swoją pracę dwa statki, które dla mojego pokolenia są symbolem wyjścia na Morze Polski nie tylko do pracy na tym morzu, ale przede wszystkim z twórczością naszego narodu techniczną, która wtedy się zaczynała. Od tamtej pory zbudowano wiele pięknych i słynnych statków, ale pierwszy był Sołdek. Nie ma w Polsce statku handlowego, którego bandera nosiłaby tak wysokie odznaczenie. Order Sztandaru Pracy pierwszej klasy, nadany pierwszemu zbudowanemu w naszym kraju parowcowi, jest równocześnie wyrazem uznania dla trudu i osiągnięć wszystkich polskich ludzi morza. Życzeniami dalszej pomyślnej służby od swej matki chrzestnej Heleny Sołtkowej rozpoczyna stary parowiec końcowy etap morskich wędrówek. Jeszcze przez kilka lat napełniać będzie w porcie szczecińskim swoje ładownie węglem, przewożąc go powoli, ale wytrwale zamorskim odbiorcom. Nieraz jeszcze przyjdzie mu cumować przy tym samym nabrzeżu gliwickim, przy którym dźwigowi Stępień, Kowalski i Gajkoński załadowywali go 23 lata temu przed pierwszym rejsem. Za kilka godzin znów wyjdzie na Bałtyk. Pracowity, solidny i wciąż jeszcze krzepki, jakby chciał udowodnić, że na razie nie pora mu jeszcze opuścić morze, by stać się pływającym muzeum.